wspierając nasz kanał, wspierasz legalne treści w YouTube. Zasubskrybuj, kliknij dzwonek i daj łapkę w górę. Życzymy udanego seansu. Droga pani, po raz ostatni pani mówię, że jak nie, to ja pójdę na milicję. Wojna domowa od wielu wieków trwa. Wojna na gesty, wojna na słowa, to każdy z domu na wyrywki sta. Co dzień od nowa, łubu do bum bum gru. Wybucha nowa wojna domowa, o byle co się robi ruch. Powody są śmieszne dość i nie warte nawet gry. A cały dom trzęsie się i w posadach swoich trzy. Wojna domowa od wielu wieków trwa. Wojna na gesty, wojna na słowa, to każdy z domu dobrze zna. Nie, proszę pana, chleba dla konia u nas nie ma i nie będzie w najbliższym czasie. Sami zjadamy. O, to słabiutko. Przepraszam, do widzenia. Do widzenia. Co ona robi? Jest po czwartej. Dlaczego ta Anula zawsze spóźnia się na obiad? Nie denerwuj się. My ją mamy na trochę, a inni to mają na co dzień. Tak. Podobno jednemu małżeństwu w Stanach Zjednoczonych urodziły się pięcioraczki. No właśnie, ani się obejrzysz, a już będzie dziecko na koloniach. No to nareszcie będę miał własny pokój. I będziesz mógł biegać w kalesonach po mieszkaniu. Te kotlety wysychają na wiór. Kotlety zawsze wysychają na wiór. Wypadek miałaś? Ale gdzie? Dzień dobry, wujku. Taki znowu wypadek. PW miałam. Nic nie rozumiem, co miałaś? Przysposobienie wojskowe miałam. Oj, ciociu, nie widzi ciocia. No widzę, widzę. Idź coś zrobić z sobą, wymyć się czy co, bo wyglądasz jak sto nieszczęść. Zupa stygnie. A niech sobie stygnie, i tak nic nie będę jadła. Może ona jednak miała wypadek? Może ją napadli? Ale nie przesadzaj, no wiesz jak jest w wojsku. Nie wiem, no skąd mam wiedzieć? Wiem, że nie chce jeść, a to mnie bardzo martwi. No może się lodów najadła. O. To jej nie przeszkadza. No zjedz, zjedz trochę. Jak sobie odpoczniesz, wezmę cię może na lody. Dziękuję, może nie dziś. Słuchaj, powiedz co się stało, ale mów tym razem prawdę, dobrze? Dam ci 10 zł. 15, no. Pewnie zostanę na drugi rok. Jak to? Z czego jesteśmy zagrożeni? Chyba nie z polskiego. Ostatnie wypracowanie napisałam co najmniej na czwórkę. No nie powiesz mi chyba, że z matmy. W zeszłą sobotę siedziałem do 10. Nie, właśnie z tego przysposobienia. Dlaczego? Czego nie umiałaś? A wymóż mi nie wyszedł. Kochana moja, przełknij chwileczkę, dobrze? I teraz mi powiedz normalnie po polsku. Co ci nie wyszło? Co to jest azymut? No widzicie ciocia? To jest rodzaj broni, ciężkie, to no powiedzże mi już. Kąt. Kąt. Jaki kąt? Gdzie kąt, Henryk? Kąt
prąd zawarty między północną magnetyczną a kierunkiem marszu. To znaczy z tego kąta miałaś dwóje. Z tego kąta, no i z paru innych rzeczy. Dobrze, a dlaczego byłaś tak umazana? Bo kazał się czołgać na brzuchu. Kto ci się kazał czołgać na brzuchu? Jak to kto? Pan od PW. Ale dlaczego? Dlaczego, dlaczego? No bo było błoto. A jak zobaczy błoto, to zaraz każe się czołgać na brzuchu. Przysposobienie wojskowe. No przecież mówiłam cioci. Głupstwa mówisz. Jak to głupstwa? Za karę. Za ten nazymut. W wojsku wujek nie był, czy co? Byłem w kampanii wrześniowej, kiedy ciebie jeszcze na świecie nie było. Okopałem się z koniem pod Kutnem. No tak, ale wtedy była susza. A była, była, była. No, a dlaczego nie nosicie mundurów? A ja wiem, na razie nic o mundurach nie mówili. To może teraz zupy, co? Z marszu kościuszkowskiego też mam dwóje. A to co znowu takiego? 8 razy dookoła szkoły. No nie powiesz chyba, że tego też nie potrafisz. Owszem, to potrafiłabym. Tylko, że po drodze spotkałam koleżankę, która maszerowała w odwrotnym kierunku, no i zagadałyśmy się. No i co? No i znowu kazał paść w błoto. A ta koleżanka co? Ona nie jeleń, wsiadła w tramwaj i pojechała na Bielany. Ach, aha. Tak, pewnie na Wagary. No to co? Co z tego, że na Wagary? Ale mądrzej zrobiła niż ja, bo on jej dwój nie postawił. To kto lepiej na tym wyszedł? To już dziękuję za wszystko, nie mogę, pójdę do siebie. Słuchaj, na pewno nie zostajesz na drugi rok z powodu jednego PW. Teraz zostaje się z powodu jednej dwójki. Ciocia nie wie? Takie jest życie, ale ja bym tego nie zniosła. Zabiłabym się. Co ty gadasz? Zabiłabyś się? Ciocia zobaczyłaby te głupie bachory z 8 klasy, to by zrozumiała. Do pasa mi nie sięgają. Nie ma o czym mówić. To już dziękuję za wszystko. Idę do siebie. A jest coś w poniedziałek z matematyki? No muszę wiedzieć, bo chciałbym trochę pospać dłużej. Jest, ale łatwe, sama zrobię. A z polskiego? Dziękuję, dziękuję. Myślisz, że ona na serio? Czy ja wiem? Zresztą, co to można wiedzieć? W każdym razie, słuchaj, trzeba zabrać wszystkie lekarstwa z łazienki. Tak. Tam wszystko stoi na wierzchu. Weź, co jest, przynieś tutaj i schowamy to na tydzień. Słuchaj, Irena, ona zamknęła się w łazience. O Boże. Ja tylko się nie denerwuj, nic sobie nie zrobi. Telefon. Telefon. Klucz. Halo, a kto mówi? A dobrze, zaraz poproszę. Anula! Anula? Anula, do ciebie. Do ciebie. A kto mówi? A kto mówi? Kolega. Kolega? Jaki kolega? No mówi, że już będziesz wiedziała. Niech wujek powie, że mnie nie ma w domu. Wujek nie będzie ci kłamał. Byłaś w tej chwili z wody, bo się osłabisz. No powiem, że się kąpiesz, żeby zadzwonił później. Wujek chce mnie skompromitować? Niech wujek nie mówi takich rzeczy, potem mam w budzie skaranie boskie. No nie widzę w tym nic złego. Teraz się nie mówi takich rzeczy. To dobrze, powiem, że jesteś w łazience, nie wspomnę nic o kąpieli. A i żeby zostawił numer, to potem sama do niego zadzwonisz. Niech wujek da spokój, oni numeru nie dają. Zresztą zaraz wychodzę. Patrz, widzisz, dziecko wychodzi. Też? Oczywiście. Dobrze. Sulfarinol. Co to jest? To mieszać przed użyciem? Nie wiem, co to jest. To już 5 lat już u nas stoi. Nie wiem, co to jest. Rafaholin masz? Tak. Nie ryzykujmy, zabieramy. Piperazol może zostać, to nie jest ważne. Beladrinal. Actidum jakieś, nie wiem, co to jest. Witamina może zostać. Gargarin, nazwa dobra. Skutki mogą być fatalne. Weź to też masz. Okay.
No co, chyba wszystko? Spirytus salicylowy. Tak. No ją na to stać nie, to jest wprost nie do uwierzenia. Słucham? Aha, tak, tak. Coś ty? O Boże. Zwariować można. Nie wygłupia się. Tak. No nie, no. Śmieszne, no wiesz, coś takiego. No tak. Chwileczkę. Bójka boli. Wszystko boli. Bójka. Nie, nic. I gaz. Trzeba koniecznie zakręcić gaz, bo my w ogóle z domu nie wyjdziemy. Daj spokój, przesadzasz. Tak. Zresztą dobrze, zamknę główny wyłącznik. Ciocia by nie pożyczyła tej zielonej sukienki wyrzucanej z tyłu, co? Skróciłabym trochę i zabrałabym w talii. Chętnie, oczywiście. A może pantofle też chcesz? Za małe, ale gdyby ciocia mogła tę nową torebkę, co? A, pewnie, pewnie. Bardzo ci będzie ładnie. A dokąd się wybierasz? Na prywat. Sobota. Nawet mi się nie chce. Widzisz, nawet jej się nie chce. Ale ty koniecznie idź. Musisz, wiesz, ja ci powiem, tutaj, ponieważ jestem wyższa, to tutaj zmarszczymy troszeczkę, tyłem ci nadrzucę, tutaj dołem skrócę, bardzo dobrze będzie. Wiesz, ręka ci zwęzić, ręka. Prywat i nawet jej się nie chce. Położyłbym się. To się połóż. A ty? Ja nie. Ja tutaj skończę, poczekam na Anulę. Nawet nie zapytałaś się, dokąd idzie? Rzeczywiście. W dzisiejszej atmosferze jeszcze się pytać, dokąd idzie. Bogu dziękuję, że w ogóle gdzieś poszła. No to ja też zaczekam. Oj, zostaw. Oni podobno na tych prywatkach palą. Nie wszyscy. Koledzy Anuli na przykład mało. Tak? A skąd wiesz? Wącham. Jak to wąchasz? No wącham. Jak wraca z miasta, to wącham jej włosy i od razu wszystko wiem. Ja już nawet odróżniam Silezję od sportów. To pewnie piją, a to jeszcze gorzej. Też nie dużo. Co, także wąchasz? Także wącham. Ja ci powiem, lepiej wąchać niż pytać. Najgorzej pytać. Możesz się pytać, tak niczego się nie dowiesz. Irena? Co? Już wiem. Oni tam z pewnością przez cały czas tańczą. No pewnie, a co myślałeś? No nic, myśmy też potrafili przetańczyć całą noc. Tak, tylko że nasze tańce były nieco mniej męczące. Tam, parararam, tararam, tarararam, tararam. Tango, piękna rzecz. W koszynie przytom, może wróci. Nie. Dlaczego?
Rozmawiałem z nią, ona mówi, że te tańce z przytulaniem nigdy nie wrócą. Dlaczego? Wiesz, ona mówi, że oni mówią, że to potwornie nieprzyzwoite. Rozumiesz coś podobnego? Oni tylko na odległość. A wiesz, mało tego, że na odległość, ale teraz mają taki nowy taniec, że tańczy się tak o 2 metry od siebie, po 3 metry to ci pokażę, jeszcze w dodatku tyle. Tak. Dziwne. Wcale nie dziwne, tylko nowe. Zastanawiam się nad tym, co im to daje. Jak to co? Nie rozumiesz? Nie pamiętasz już, po cośmy wtedy tyle tańczyli? A pamiętam, pamiętam. Oni też to lubią. Tak na odległość. Spróbowałbyś, to byś wiedział. W tym coś jest. Nie ma co gadać. Jest, ale co? Dokładnie to samo. Te rzeczy się nie zmieniają. Próbowałaś? Żebyś wiedział, że próbowałam. Z kim? Sama. Chyba żartujesz. Sama na odległość. Ale nie żartuję. W telewizji pokazywali, a ja przed lustrem sobie tańczyłam i wcale mi nieźle szło. Nigdy nic nie mówisz. Powiedziałabyś, to byśmy spróbowali razem. Może kiedyś powiem, to spróbujemy. Słuchaj, czy Anula ma jakąś dobrą płytę? Ma, na pewno ma. A bo co? Zobaczymy, co ona tu ma. No, no. Moje hobby, śpiew i taniec, to nieciekawe. Daj mi cześć. O mnie się nie martw. Gdybym miała młotek. To co byś zrobiła? Nastawiłabym. Co byś nastawiła? Gdybym miała młotek. No to co byś zrobiła? Nastawiłabym. Ach, to płyta się tak nazywa. No jak masz? A nie, to. Przepraszam, czy nie przeszkadzam? Ja nie, bardzo proszę pan, bardzo. Pani się, czy co? Henryk, Henryk. To może ja sobie pójdę? Nie, nie! Bo ja tylko tak, wie pani, chciałam się spytać, czy mogłabym u pani posiedzieć? Może być w kuchni, bo wie pani, musiałam wyjść z domu. Tak, tak, posiedzieć, rozebrać się, poleżeć. Ja zaraz będę wolna, tylko tutaj sobie jeszcze wyżnę bieliznę. Aha. Wyżnę, wyżmę, powyżymam, jak to jest? No, to może te wycisnę. Po prostu. Proszę pani, niech pani dziękuję, czy mąż chory jest? Nie, skąd, dlaczego? Nie, on sobie zawsze w sobotę tak w piżamie, wie pani, po całym tygodniu odpoczywa. Przepraszam, może... Nie, proszę bardzo. Anuli nie ma, wie pani, wyszła? A jest u nas. Tak, tak. Tu państwa jest dzisiaj prywat? Nie, skąd, że jest ich tam kilkoro. Nawet bardzo mili i robią dżem.
Na litość boską, oni pani kuchnię zrujnują. Nie, oni siedzą w pokoju Pawła. Jak to w pokoju? No zamknęli się w pokoju Pawła, robią dżem. Nawet im to nieźle wychodzi. O tej porze roku to nie bardzo jest czego robić. A, proszę pani, dla nich nie ma pór roku, im jest wszystko jedno. No tak, w ich wieku to nawet się nie odczuwa zmian ciśnienia. Ale ani temperatury. O, widzi pani, Paweł dzisiaj poszedł bez kurtki, chociaż mu mówiłam, a było 7 stopni. Wie pani? Ogrodnicy. Tak. Przepraszam, ja nie zrozumiałam. Ogrodnicy, wie pani, ci trzej, od których jest zimno. A tak, no właśnie, tak. A co, to takie dyplomatyczne przyjęcie w łazienkach. Irena, poproś panią do pokoju, zrób herbatę, może coś mocniejszego. A nie, dziękuję. Bardzo chętnie. A czy ty wiesz, że Anula jest u państwa? Ach tak. Robią tam dżem. No, no. A z czego? Ja właśnie też chciałabym wiedzieć. Ja nie wiem dokładnie, bo zanim zdążyłam się zorientować, już musiałam wyjść. Byłam w kinie na spacerze, wie pani, Paweł tak ładnie prosił. O, ja go znam, tak. On umie prosić. Z Gerszwina albo z Ptaszyna. Proszę? A, bo to jest dżem muzyczny. A, to ja rozumiem, że dziewczęta smażą, tak, a chłopcy tańczą i śpiewają. Zaistniało nieporozumienie. Dżem muzyczny to jest właśnie taki dżem session, wie pani. To znaczy, że oni grają z głowy i bez nut. Oh. O, o. Dżem session. Ptaszyna. Pani Kamińska, co się... Maniuś, co się tu u was dzieje? Taki hałas o tej porze. Żona wyjechała do rodziny i nie mogę małego uśpić w tym piekle. Własnego radia nie słyszę. To nie u nas, to na górze. To jest niemożliwe, ja proszę o ciszę. Proszę pana, pan będzie łaskaw wejść, proszę, i sprawdzić. Proszę bardzo. Maniuś. Ale ręce takie... Proszę pana. Dobry wieczór. Pan będzie łaskaw przebaczyć. Proszę, ja nawet wyłączę tutaj adapter. O. Widzi pan? No wcale nie u nas, to u pani, u państwa na górze, u sąsiadów. Więc to jest naprawdę szalenie proste. No, po prostu skaczem i się całuję. Skaczem? Nie. Skaczem. Skaczem. Nie, no. Ale ja panu pokażę i proszę mi odstawić kieliszek. Proszę, więc to jest tak. Raz. Proszę, lepiej z kobietą. No ja z panią włączę adaptę. Raz. A teraz skaczem i wypijem.
Bardzo, bardzo. Dobranoc. No, pani, zrób pani papa. No. Papa. No, zrób. Papa. Dżem już się skończył? Co? Skończył. No dobrze, dobrze, posprzątaj. Hop-skoka tańczyliście? Jakiego znowu hop-skoka? Najnowszy taniec. Apple Pay już się skończył. Jest to bardzo łatwe właśnie. Podskok do środka, podskok do środka. Do przodu, poconek i do tyłu. I klaśnięcie. Podskok, podskok. Mamo, niech mama nie podskakuje. Nie, no, go. Już późno, sąsiedzi. A tam. Zresztą teraz się w ogóle nie tańczy. A co? Głównie słucha. A ty już idź spać. Dosyć tej zabawy. Ekstra mocne. To wujek? Nie. Sąsiad. Dziękujemy za wspólny seans. Jeśli podobał Ci się film, zostaw łapkę w górę i komentarz. Wspieraj legalne treści w YouTube. To każdy z domu na wyrywki zna. Co dzień od nowa. Łubudu bum bum gruch. Wybucha nowa wojna domowa. Wojna pokoleń dwóch.